Cześć, z tej strony Kacper. Po poradnikach ze smartfonami do 500 oraz do 1000 zł przyszła pora na coś nieco droższego. Jakie więc smartfony do 2000 warto wybrać? Zobaczcie 5 moich propozycji. Pierwszy ciekawy smartfon do około 2000 zł to Samsung Galaxy A53. Do dyspozycji mamy tutaj 6,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2400x1080 pikseli. Wyświetlacz ma też 120Hz odświeżanie, przez co wszelkie animacje będą mega przyjemne dla oka. W smartfonie mamy procesor Exynos 1280, jest 6 GB RAM i 128 GB na nasze pliki. W urządzeniu nie zabrakło modułu 5G, jest NFC, jest USB typu C, na tyle z kolei mamy 4 aparaty, z czego główny to 64 megapiksele, pozwalający na wykonywanie ładnych zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Do tego mamy 12-megapikselowy szerokokątny obiektyw oraz dwa oczka pomocnicze po 5 megapikseli, jeden do wykrywania głębi, a drugi do wykonywania zdjęć makro. Na froncie też jest do dyspozycji dobra kamerka o rozdzielczości 32 megapikseli, a całość dopełnia akumulator o pojemności 5000 mAh. Ciekawostką jest to, że mamy tutaj zapewnioną wodoodporność potwierdzoną certyfikatem IP67. Dodatkowo mamy tutaj głośniki stereo do odtwarzania multimediów, a nad bezpieczeństwem całości czuwa skaner linii papilarnych zintegrowany z dolną częścią ekranu. Drugim smartfonem wartym uwagi może być Oppo Reno 7. Jego specyfikacja obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 680, czyli no taką dość średniakową jednostkę, jednak poza tym mamy 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, co pozwoli nam poszaleć nawet w nieco bardziej zaawansowanych aplikacjach. Na przodzie umieszczono wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2400x1080 pikseli, w tym ekranie mamy też zintegrowany skaner linii papilarnych oraz kamerkę do selfiaków o rozdzielczości 32 megapikseli. Dużo ciekawego można też powiedzieć o aparacie na tyle. Jest on złożony oczywiście z głównego aparatu o rozdzielczości 64 megapiksele i wykonuje on poprawne zdjęcia, jednak no bardziej ciekawy jest drugi aparat, który może służyć jako mikroskop. Do dyspozycji mamy tutaj 15-krotne lub nawet 30-krotne cyfrowe przybliżenie, przez co jesteśmy w stanie uchwycić naprawdę fajne fragmenty różnych przedmiotów, co naprawdę robi pozytywne wrażenie. Z innych elementów, jakie mamy w tym smartfonie, to bateria o pojemności 4500 mAh z szybkim 33-watowym ładowaniem. Jest też oczywiście moduł NFC, czy odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz. Fajnym elementem jest też oświetlenie wokół obiektywu tego do makro, dzięki któremu będziemy mogli wykonać jeszcze fajniejsze zdjęcia. Trzeci ciekawy smartfon do około 2000 zł to Vivo V21. Tu do dyspozycji mamy 8 GB RAM, procesor MediaTek Dimensity 800U, jest też moduł 5G, NFC oraz ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala z rozdzielczością 2408x1080 pikseli oraz z 90-hercowym odświeżaniem. Na pewno może podobać się obudowa, która ma fajne kolory. W tej obudowie od góry znajdziemy też potrójny aparat złożony z oczek 64 megapiksele do wykonywania podstawowych zdjęć. Jest też 8-megapikselowa kamerka z szerokokątnym obiektywem, a także obiektyw makro z 2 megapikselami. Na froncie z kolei mamy aż 44 megapiksele, co powinno się świetnie sprawdzić przy różnego rodzaju selfiakach. Bardzo dobrze sprawdzi się to też do nagrywania dzięki optycznej stabilizacji obrazu, co sprawdzi się nawet przy nagrywaniu w ruchu. Ciekawym elementem jest też to, że mamy tutaj podwójne oświetlenie na przodzie, przez co będziemy dodatkowo oświetleni podczas nagrywania czy wykonywania selfiaków. Smartfon wygląda też bardzo dobrze, jest wykonany świetnie dzięki zastosowaniu matowego szkła na tyle. Nieco lepsza może mogła być jedynie bateria, ponieważ mamy tutaj 4000 mAh, co przy takich podzespołach i tak sporym wyświetlaczu może powodować konieczność częstego ładowania. Na szczęście mamy tryb szybkiego ładowania z 33-watową ładowarką, więc uzupełnianie energii nie powinno zabierać zbyt wiele czasu. Czwarta ciekawa propozycja warta rozważenia to Motorola Moto G200.
to już mega potężny smartfon ze świetną specyfikacją, która obejmuje chociażby procesor Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G, mamy też 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Smartfon działa pod kontrolą czystego Androida z jedynie kilkoma dodatkami od Motorola, które przydają się w codziennym użytkowaniu. Są to chociażby gesty Moto czy wyświetlacz Moto pozwalający na podgląd powiadomień. Wszystkie te elementy wyświetlają się na ekranie o przekątnej 6,8 cala w rozdzielczości 2460x1080 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. W urządzeniu mamy moduł 5G, jest też NFC, jest bateria o pojemności 5000 mAh. Pozytywne wrażenie może robić też aparat. Do dyspozycji mamy aż 108 megapikseli z technologią UltraPixel, co pozwoli wykonywać zdjęcia różnego rodzaju w niemal każdych warunkach oświetleniowych. Do tego mamy szerokokątną soczewkę z matrycą 13 megapikseli oraz aparat makro z 2 megapikselami. Na froncie z kolei mamy 16 megapikseli, co powinno wystarczyć do większości selfiaków. Ciekawostką jest też to, że możemy tak naprawdę zamienić sobie telefon w komputer dzięki specjalnemu oprogramowaniu w systemie. Wystarczy podłączyć telefon na nieco większy ekran, a zobaczymy właśnie taki komputerowy wygląd. Całość została też ciekawie wykonana i moim zdaniem smartfon jak najbardziej może się podobać. No i ostatnia propozycja to Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim mamy tutaj ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości 2400x1080 pikseli z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G96 wraz z 6 GB pamięcią RAM i 128 GB pamięci na nasze pliki. Podobnie jak w Moto mamy tutaj też aparat o rozdzielczości 108 megapikseli, do tego mamy 8-megapikselowy obiektyw szerokokątny i dwie matryce pomocnicze po 2 megapiksele odpowiadające za zdjęcia makro oraz wykrywanie głębi. Na froncie z kolei mamy 16-megapikselową kamerkę. W smartfonie nie zapomniano o module NFC, mamy też baterię o pojemności 5000 mAh, a całość dopełnia ładna obudowa w kilku fajnych wersjach kolorystycznych z takim ciekawym efektem brokatowym, co jak najbardziej przykuwa tutaj uwagę. Wyróżnikiem może być też 67-watowe ładowanie, które pozwoli bardzo szybko uzupełnić energię w smartfonie. To już wszystkie moje propozycje. Dajcie znać w komentarzach, który z tych smartfonów Wy byście wybrali. A może według Was pominąłem jakieś urządzenie i też jeszcze powinno znaleźć się w tym zestawieniu? Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Zachęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!